Patronem duszpasterstwa akademickiego KUL jest błogosławiony Pier Giorgio Frassati. 25 maja na KUL gościła jego siostrzenica, pani Wanda Gawrońska, osoba niezwykle zasłużona dla naszego kraju i uniwersytetu. Od lat 70. była ona w Rzymie ambasadorem niezależnych środowisk z naszego kraju, wspierając opozycyjną i katolicką inteligencję, a potem również Solidarność. Na jej pomoc mógł liczyć również KUL. Przybierała ona najrozmaitsze formy. Od stypendiów po wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej o kilkanaście tysięcy wartościowych publikacji. Od 1990 roku, kiedy Jan Paweł II ogłosił Pier Giorgia błogosławionym, jej działalność skoncentrowała się na szerzeniu jego kultu. Pier Giorgio przetworzył swoje życie w wspaniałą przygodę. I to mi się daje młodzież dzisiaj, może Pier Giorgio odczuć, jaka to jest radość, jaka radość życia z niego tryskała, i jaka cudowna przygoda to jest iść za Chrystusem, ale żyjąc życiem codziennie, normalnym, jednak włączając się bardzo aktywnie wszystkim, gdzie można pomóc i co dobrego, i tyle jest do zrobienia na tym świecie. Za bezinteresowną działalność na rzecz KUL oraz długoletnią pomoc niesioną pracownikom i studentom uniwersytetu, rektor KUL ksiądz profesor Antoni Dębiński wręczył pani Wandzie Gawrońskiej wyróżnienie uniwersyteckie Grate Memoriae Signum Universitatis. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w sposób uroczysty, formalny w jakimś sensie, ale przecież serdeczny, możemy wyrazić te wszystkie dobre nasze uczucia, szacunek, podziw, podziękowanie, dlatego że pani Wanda Gawrońska na to zasługuje. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten medal, statuetkę Grate Memoriae Signum Universitatis dzisiaj w obecności całego Senatu, wielu zaproszonych gości wręczyć.